Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku, który nieco będzie odbiegał od tej formuły, która ostatnio obowiązywała, czyli głównie cytat biblijny i omówienie tego, co słowo Boże mówi. Co mnie skłoniło, żeby ten inny aceranek nagrać, a no sytuacja, w której znajdujemy się my wszyscy, i to bez względu na to, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, bez względu na to, czy jesteśmy katolikami, prawosławnymi, czy protestantami. Nagrywam ten aceranek w tak zwany Wielki Piątek. Mówię o tym dlatego, że nie wiem kiedy się ukaże. A sytuacja jest tak dynamiczna, że może w każdej chwili coś się zmienić, o czym jeszcze nie wiem nawet nagrywając te słowa. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i to jest smutne, ale nie powinno być to przyczynkiem do jakichś tragicznych przemyśleń, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że takie czasy przyjdą. Powiem szczerze, że dla mnie jest to zapowiedź takiego czasu wojen, większych, mniejszych, które poprzedzą przyjście Chrystusa. To może trwać 5, 10, nawet 20 czy 30 lat, ale raczej z tego już ludzkość nie wyjdzie. Z powodu grzechu, z powodu chęci posiadania władzy, z powodu bogactw, których wszyscy pragną. Tak, wszyscy, a nie wszyscy mogą je mieć. No to zaczynają się potężne ruchy. To już trwa od kilku lat, tylko ludzie nie chcą tego zobaczyć. Zaczęło się od najazdu tak zwanych nachodźców na Europę. Później mieliśmy COVID, teraz mamy wojnę na Wschodzie. Wojnę, która całkiem możliwe, że szybko rozleje się na inne. Kraje. Co nas czeka jako ludzi wierzących? Same dobre rzeczy. Właśnie na tym polega paradoks tych trudnych czasów, że dla ludzi tego świata to jest stan przerażenia, strachu, nędzy, rozpaczy, upadku, śmierci, a dla ludzi wierzących, wierzących Chrystusowi, to jest stan normalny, ponieważ Chrystus to zapowiedział. Chrystus zapowiedział, że tak się będzie działo. I będzie to narastało. Od pierwszej wojny światowej, licząc, praktycznie nie było ani jednego dnia pokoju na ziemi. To ciągle narasta. Ludzie oczywiście chcą wierzyć, że, że będzie pokój, chcą jeździć na wczasy, chcą budować nowe domy, chcą kupować i za nic w świecie nie chcą słuchać o tym, że może nastąpić ogólnoświatowa tragedia. Ale ludzie wierzący wiedzą że to się stać musi. Ale kiedy to się zaczyna dziać, to my nie mamy chodzić z nosami spuszczonymi na kwintę, nie mamy być przerażeni, nie mamy się e, zamartwiać, mamy wznieść głowę w górę i radować się, bo Pan przychodzi. A to oznacza z naszej strony, że mamy jeszcze większą uwagę przyłożyć do przygotowania się na ten czas. Biblia wzywa nas, żebyśmy byli przygotowani na duszy, duchu i na ciele na przyjście Pana. Jezus oczekuje od nas służby. Jeśli to rzeczywiście są końcowe czasy, to wszyscy, którzy mają być zbawieni, muszą usłyszeć Słowo Boże. I oczywiście oni usłyszą, tylko że Bóg dzisiaj wysyła ciebie, a jeśli się zbuntujesz, to wyślę kogoś innego a z Tobą się policzy. W taki czy w inny sposób to już nieistotne. Ja bym tam nie chciał jako grzesznik wpaść w ręce Boga żywego. Zresztą Biblia mnie przed tym ostrzega, aby tak się nie zdarzyło. Co nas czeka w najbliższym czasie? No oczywiście powrót pandemii, która przecież została tylko na chwilę odwołana. Ja nie mogę się nadziwić, jak słucham... Albo czytam niektórych wierzących, tak zwanych wierzących lekarzy, jak oni twierdzą, że pandemia przecież nie przeminęła, że ta straszna choroba wróci. Jaka choroba? Chyba choroba umysłu waszego, bo nic innego nie ma. Spójrzmy na Chiny, na, na Szanghaj, największy port świata. 24 miliony ludzi zamknięte w mieszkaniach. Wyobrażacie sobie coś takiego? Sztuczne psy patrolują ulicę i ostrzegają, aby nie wychodzić. Ludzie wychodzą na balkony, śpiewają, krzyczą, buntują się, nadlatują wtedy drony i ostrzegają ich, że zrobią z nimi porządek. Ponieważ trwa to już dosyć długo, ludzie zaczynają masowo popełniać samobójstwa. To można zobaczyć nawet, niestety takie filmiki też się kręci. Ale takie informacje dochodzą już. Mnóstwo ludzi popełnia samobójstwa. Część ludzi umiera z głodu, bo po prostu nikt nie jest w stanie, nikt, podkreślam, nie jest w stanie dostarczyć żywność 24 milionom ludziom zamkniętych w mieszkaniach. I pytanie, co się tam dzieje? Zwolennicy COVID-a powiedzą, no straszna choroba. Nie, tam nie ma żadnej choroby. Żadnej, za wyjątkiem stanu umysłu, szczególnie tych, co chodzą w tych kosmiczych ubrankach po ulicach. Nie ma żadnej choroby. Ale w takim razie co się dzieje? Musimy też zrozumieć, że Chiny to kraj, w którym obowiązującą po części religią, po części filozofią jest konfucjanizm. A to oznacza, najprościej rzecz mówiąc, że człowiek się nie liczy. Liczy się naród. Więc yy... Tragedia pojedynczego człowieka nikogo nie obchodzi, dla nikogo nie ma znaczenia. Tragedia jednego, jednej rodziny, jednego miasta nikogo nie interesuje, liczy się interes narodu. No, co jest myślenie, które w Europie by nie, nie przeszło, nawet w tej lewackiej Europie, ale tam to jest zakorzenione od wielu, wielu wieków. Co w takim razie Chiny robią? Mają w nosie swoich obywateli. Oni mogą nawet wybić te 24 miliony i nikogo to nie obejdzie, jak powiedziałem. Ale już, już dzieją się rzeczy wynikające z faktu, że to miasto jest zamknięte. Skończył się handel. Skończył się import i eksport. Wiele krajów świata zaczyna przeżywać stan przedkryzysowy, a niektóre, tak jak Niemcy, wchodzą w kryzys. Dlatego, że większość eksportu i importu przechodziła przez Szanghaj właśnie. Czyli co robią Chiny? Wydały wojnę zachodowi. Po stronie Rosji. Wydały wojnę zachodowi. Ciągle myślimy, że wojna to karabin, czołg i nie wiem co tam jeszcze, co szczela, co niszczy. Ale dzisiaj są o wiele subtelniejsze i o wiele lepsze narzędzia prowadzenia wojny. A wszystko przez głupotę państw. Które uzależniły się od importu i eksportu również do takich krajów, na przykład jak Chiny czy Rosja, które są krajami nieliczącymi się zupełnie ani ze swoimi, ani z obcymi obywatelami. Więc czeka nas kryzys. Czy czeka nas głód? W normalnych warunkach nie, ponieważ nic złego się takiego nie stało. Ale ktoś to wykorzysta, żeby zacząć podnosić ceny żywności. I eliminować z rynku ludzi, którzy będą biedni. Oni będą umierali z głodu. I nikogo to nie będzie obchodziło. Zobaczycie, że tak się będzie działo, ponieważ jak będzie wybór pomiędzy moją rodziną a rodziną obcą, to, to co wybierzecie? Sami się nad tym zastanówcie. Wróci pandemia w Polsce. Oczywiście, że tak. Będą nadal przymuszać do szczepień, nadal będą toczyć wojnę z, z, ze społeczeństwem. I nadal. Będą ludzie, którzy będą to popierać. A teraz na koniec przejdźmy do Kościoła. Czy Kościół może cokolwiek zrobić w tej sprawie? Oczywiście, że tak. Mówię to od dwóch lat i oczywiście niewielu ludzi tego słucha. Trudno. Moim zadaniem jest mówić. A czy ktoś chce słuchać, to już nie moja sprawa. Kościół powinien dzisiaj ze wzmożoną siłą i mocą głosić Ewangelię. Wszystkie denominacje. Wszystkie. Łącznie z ruchami odnowowymi w kościele rzymsko-katolickim czy w kościele prawosławnym. Przyprowadzać do Chrystusa nie tysiące, ale setki tysięcy ludzi. Budować, albo jeśli nie chcecie, rozszerzać swoje własne społeczności. Po co? Wszystko po to, aby ludzie tego świata, aby diabeł, który się nimi wysługuje, nie mógł, mówię o naszym kraju, bo to mnie interesuje, nie mógł zniewolić naszego narodu, nie mógł zniszczyć naszego narodu. Więc nie pozwalajmy sobie na byle jakość w naszym postępowaniu. A tak niestety się dzieje. Kościół nie wyciągnął żadnych wniosków po pandemii. Ci sami ludzie zarządzają Kościołem i ci sami ludzie zobaczycie, że zaczną za chwilę zamykać kościoły. Ci sami ludzie zaczną namawiać do tego, żeby być poddanymi władzy, żeby wypełniać wolę władzy. Ci sami ludzie, którzy już zdradzili Kościół, będą nadal Kościół zdradzać i będą nadal Kościół niszczyć od wewnątrz. I nic w tej sprawie się nie zmieniło. Nikt nie wyciągnął żadnych wniosków. A to niestety jest nieszczęście naszego narodu ponieważ Kościół wchodzi w następną etap prześladowań nieprzygotowany znowu. Czy ktoś po tych dwóch latach, które minęły, przygotowuje swój zbór na, na czas prześladowań? Nie, wszyscy opowiadają, że się skończyło, że jest pięknie, że wrócimy do tego, co było. No głupi ludzie, nie będzie tego, co było. Zacznijcie wreszcie używać swoich mózgów i zacznijcie czytać Biblię. A nie opowiadajcie ludziom bzdur. Oszukujecie ludzi, bo oszukujecie samych siebie również. Biblia mówi, że, że ludzie, którzy uwierzą w kłamstwo, to ci, na których Bóg jako sąd zesłał ostry obłęd. I mam wrażenie, że dzisiaj na Kościół Bóg zesłał ostry obłęd. I ci ludzie wierzą w kłamstwo, oszukują siebie, oszukują innych. Czy to oznacza, że jesteśmy straceni? Nie. To oznacza, że ci, którzy wiedzą, znają prawdę, gotowi są służyć Bogu, powinni tym bardziej, podkreślam, tym bardziej wzmożyć wysiłki, aby głosić Słowo Boże. Nie oglądać się na leni, nie oglądać się na głupców, nie oglądać się na tchórzy, nie oglądać się na tych, którzy są tak naprawdę nie kościołem. Nie patrzeć na to, zostawić tych ludzi. Niech Bóg się z nimi rozliczy. My. Zamknijmy drzwi raz na zawsze i zostawmy tych, tych ludzi poza drzwiami. Te drzwi może otworzyć tylko Chrystus i tylko tym, którzy uwierzą. A my bierzmy się do pracy. My bierzmy się do głoszenia słowa. Zakładajmy kościoły, ludzie. Nie marnujcie swojego czasu. Jeśli naprawdę zdążymy i w Polsce zaistnieje dziesiątki tysięcy kościołów, to nikt tego nie ruszy. A jeśli będzie 500, jeśli będzie 1000, to krok po kroku diabeł to po prostu zniszczy. Oczywiście za Bożym Przyzwoleniem. Ale to będzie na nasz rachunek, ponieważ to my jesteśmy leniami i to my jesteśmy tchórzami. Nie jestem od tego, żeby namawiać. Ja ostrzegam, mówię głośno i jednocześnie pracuję. Jednocześnie pracuję. Więc nie można mi zarzucić, że tylko gadam. Pracuję i staram się być tym, który pokazuje właściwą drogę poprzez swoje zaangażowanie. Chcecie z nami współpracować? Ujawnijcie się, przyjdźcie, wyciągnijcie rękę do współpracy, może do zgody, nie wiem. Pracujmy dla, dla Chrystusa. Pamiętajcie, że wy nie jesteście winni lojalność w waszym biskupom czy pastorom, ale przede wszystkim Chrystusowi jesteście winni lojalność. Jeżeli wasi biskupi i pastorzy nie idą za Chrystusem, to należy ich zostawić na sąd Boży i wrócić na drogę, którą jest Jezus Chrystus. Myślę, że powiedziałem to wystarczająco głośno i wystarczająco mocno. Niech nas Bóg błogosławi. Nie bójcie się ludzie! Przestańcie się bać! Do roboty! Da Christusa. Amen.